Raz, raz, dobra, teraz mnie słuchacie. Boże Słowo mówi, oto kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył. Wiecie co, ja wybrałam życie. Nazywam się Ewa Łokińska i ja wybrałam życie i to życie ma na imię Jezus. Ja wybrałam życie. Wiecie co, ludzie do mnie mówili, jesteś młoda, masz całe życie przed sobą. Ale tak naprawdę każdego dnia umierałam. Ja każdego dnia umierałam bez Boga. Ja umierałam w swojej mentalności, ja umierałam psychicznie, ja umierałam fizycznie. Ja czułam się bardzo odrzuconym człowiekiem. Miałam w sobie pustkę. Nie umiałam się relacjonować z ludźmi. Czułam się odrzucona, czułam się samotna. Miałam mega kompleksy. Czułam się gorsza od innych. I codziennie zakładałam maski, udawałam kogoś innego, żeby przeżyć kolejny dzień. Żeby jakoś żyć, wegetować, bo ja nie nazwę tego życiem. To była wegetacja. Życie bez Boga było wegetacją. Każdego dnia udawałam, że wszystko w porządku, tak wcale nie było. Wiecie co, ja wychowałam się w rodzinie katolickiej i znałam zasady. Chodziłam co niedzielę do kościoła, wiedziałam, że jest jakiś Bóg, jest gdzieś daleko, nie ma nic wspólnego ze mną. Jestem skazana sama na to życie tutaj, na tym ziemskim padole. Ale chciałam w jakiś sposób się do Niego zbliżyć, bo wiedziałam, że On jest. I chodziłam co niedzielę do kościoła. Chodziłam na święta maryjne. Klepałam wierszyki dla Maryjki. Kłaniałam się przed obrazkami. Ale wiecie co, w tym nie było życia. To mi nie przybliżało do życia, nie dawało mi życia wcale. Ja miałam taki pomysł też, styl życia i pomysł na siebie, że może zostanę zakonnicą. Wiecie co, ja chciałam żyć. Ja chciałam w jakiś sposób żyć. Jakoś to życie przeżyć. Ciekawie. Ale nie umiałam, nie potrafiłam, każdego dnia umierałam, sama w swoim pokoju, czułam się źle sama ze sobą. Wiecie co? I któregoś dnia, jako nastolatka, doszłam do wniosku, że nie ma już sensu żyć na tym świecie. Że na pewno już mnie nic lepszego nie spotka i zaczęłam planować swoje samobójstwo. Planowałam wyskoczyć z siódmego piętra, do swojego okna, z pokoju. I wtedy, w tej całej beznadziei, poznałam Jezusa, tego, który jest życiem, drogą i prawdą. On przyszedł i mnie uratował. On przyszedł i przyniósł mi życie. On przyniósł mi życie w momencie, kiedy ja chciałam je skończyć, On przyniósł mi życie, ale życie wieczne. On mnie totalnie zmienił. Wiecie co? Ja Go poznałam w pokoju. W swoim pokoju, na siódmym piętrze. Zawołałam do Niego: Jezu, jeśli Ty prawdziwie jesteś i żyjesz, jeśli to, co słyszę o tym, że Ty przyszedłeś po to, aby zgładzić mój grzech, aby pokazać mi Boga jako Ojca. Jeśli możesz zmienić coś z moim życiem, coś zrobić, to przebacz mi to, jak funkcjonowałam do tej pory. Przyjdź do mojego serca, zmień mnie, bo bardzo tego potrzebuję, bo ja nie potrafię żyć. Wiecie co, i tak się stało. On przyszedł do mojego życia i zmienił je. On nie zalepił jakichś tam ranek, jakichś tam pustych miejsc w moim sercu. On kompletnie mnie zmienił. On je ożywił. Dlatego dnia narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. Każdy, kto nie poznał Boga, jest martwy duchowo. Jesteś martwy duchowo, jeśli nie poznałeś Boga. Twój duch jest obumarły. Potrzebujesz się z Nim spotkać, aby prawdziwie żyć. I może dobrze Ci się żyje na tym świecie, może tak Ci się wydaje, jest wszystko super. Może nie miałeś takiej historii jak ja, może świetnie Ci się układa w życiu. Ale wejrzyj w swoje serce i zobaczysz takie miejsce pustki. Takie miejsce, którego nie możesz wypełnić, bo nie wypełnisz tego miejsca. To miejsce jest zarezerwowane dla Boga, który Cię stworzył, dla Boga, który Cię pokochał tak bardzo, że dał Jezusa zamiast Ciebie, aby On został przywity do krzyża. On spłacił cenę na krzyżu Golgoty za mnie i za Ciebie. Każdy z nas popełnił grzech. Każdy z nas zgrzeszył egoizmem, odwrócił się od Boga plecami i tyłkiem. I religia, która Ci wmawiała, że przez zdrowaśki, przez różnego rodzaju rytuały możesz wrócić do Boga, to Cię okłamała, nie ma takiej opcji. Tylko w Jezusie Chrystusie jest dla Ciebie możliwość, jest dla Ciebie pojednanie, jest dla Ciebie życie. Ja Ci dzisiaj mówię o życiu wiecznym. Ja Ci mówię o tym, że dzisiaj możesz żyć życiem szczęśliwym. Każdego dnia tak jak ja, wiecie co, ja jestem spełnionym człowiekiem. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, jestem odważna. Ja dzisiaj Cię niczego nie boję, ja mam przyjaciół. Jest mi dobrze, jestem zdrowa. Jezus Chrystus zapłacił za mnie cenę i mnie ożywił. Jego Święty Duch mieszka we mnie. I to jest realne też dla Ciebie. Też możesz narodzić się na nowo, tak jak ja. Bo Jezus powiedział, jeżeli narodzisz się na nowo, nie wejdziesz do mojego królestwa.
nie zagwarantują ci tego żadne rytuały, żadne kłanianie się przed figurkami. Nieważne, w jakim systemie się urodziłeś, co ci tam wmówiono. Poza Jezusem nie ma życia wiecznego. Poza Jezusem masz tylko wegetację, a później śmierć. Ale Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty, On już zwyciężył śmierć. On ma klucze śmierci. On ma klucze piekła. On zwyciężył diabła, tego frajera. On trzeciego dnia zmartwychwstał. I On żyje na wieki. I On żyje we mnie i może żyć w tobie. To jest prawdziwe życie. Kiedy nie boisz się kolejnego dnia, nie boisz się kolejnej nocy. Kiedy nie boisz się innych ludzi, nie boisz się, co cię spotka. Nie boisz się tego, co będzie po śmierci. Wiecie co, ja się nie boję. Ja wiem, skąd jestem i skąd pochodzę i dokąd idę. Jestem córką Boga żywego. I ty też dzisiaj możesz stać się Jego dzieckiem. Bo Jezus przyszedł, aby objawić ci Ojca. Wybierz życie tak jak ja. Nie bądź ignorantem. Bóg jest kochany. On nie zabrał ci wolnej woli. On mówi, masz do wyboru życie albo śmierć. Wybierz życie. To jest propozycja dla ciebie. Możesz żyć. Możesz żyć. Możesz żyć prawdziwym, szczęśliwym życiem, pełnym życiem. Bo Jezus przyszedł, aby dać ci życie w obfitości. Nie wegetacji, nie minimum. Wszystko, wszystko jest dostępne przez Jego krzyż, przez Jego złamane ciało. To On już zapłacił cenę. Możesz to wziąć za darmo przez wiarę. Nie musisz płacić ceny. To On ofiarował siebie zamiast ciebie, abyś ty dzisiaj mógł z tego skorzystać. Nie ma większego daru. Nie ma większego objawu miłości i przyjaźni, niż dać swoje życie za innego. Jezus tego dokonał. On uczynił to dla ciebie i dla mnie. On przyniósł to życie dla każdego z nas. I to jest cały czas dostępne przez wiarę, nie przez uczynki, nie przez rytuały. Nie potrzebujesz pośrednika, nie ma innego pośrednika do Boga, tylko Jezus Chrystus. Bo nie dano ludziom innego imienia, w którym jest zbawienie. Przyjmij ten dar dzisiaj, za darmo, zawołaj do Boga. Tak jak ja, Boże, potrzebuję Ciebie. Nie znałem Ciebie, ale potrzebuję. Chcę żyć pełnią życia. Chcę Ciebie poznać jako swojego Boga. Nie kłaniaj się figurkom. Nie kłaniaj się obrazkom. Poznaj Boga, który stworzył niebo i ziemię. Tego, który pięknie maluje każdego dnia wschód słońca. Przecież wiesz, że On jest. Nie ignoruj tej prawdy, którą dzisiaj do Ciebie mówimy. To są słowa, które niosą życie i mogą przynieść życie dla Ciebie. Wybierz życie, abyś żył. Amen.